spotkać przed Państwem Halina Frąckowiak. Panie i Panowie, zaczynamy ten wyjątkowy koncert Benefis od utworu pod tytułem Taki Powrót, a wykona wspólnie Halina Frąckowiak ten utwór z Marcinem Jakiewiczem. Wielkie brawa! Halina Frąckowiak! Burzyńco, przywitajmy ją serdecznie! Dziękuję Państwu bardzo serdecznie. Jeszcze raz dziękuję. Pani Halina.
Halino, to jest ogromny zaszczyt, ogromna przyjemność. 60 lat minęło od tego debiutu Festiwalu Młodych Talentów w Szczecinie. Ja przepraszam najmocniej, że o tym mówię, bo przecież pytanie. Młoda artystka, tak pełna zaangażowania. Pani Halina wielokrotnie powtarza Pani w wywiadach, że zawsze zależało i zależy Pani na tym, żeby wyśpiewać siebie samą. Ja mam takie pytanie, Pani Halino, jak to jest, jaki jest Pani przepis, by być tak autentyczną artystką, która podąża za głosem swojego serca i w zasadzie to niezależnie od tego, co, jak, kto, jaką drogą podąża, to jak to jest, że Pani podążała właśnie swoją drogą? Co Pani w życiu podpowiadała, jaki to jest życiowy kierunek? Być po prostu autentyczną. I być po prostu sobą. Być po prostu sobą. Pani Halino, jest Pani mistrzynią. Wspominaliśmy przed chwilą mistrzów, których z nami już nie ma. Pani wielokrotnie pokazywała i udowadniała, że jest taka nadrzędna wartość w życiu w postaci przyjaźni. I ta przyjaźń nawet w obliczu niestety śmierci przyjaciela, ukochanego człowieka, potrafi przekraczać wszelkie granice. Mam na myśli przyjaźń z Anną Jandar. No tak. Wśród osób, z którymi występowałam w swoim życiu na scenie, Ania stała się mi najbliższą, ale nie jedyną. Bo także jest Zbyszek Wodecki, był mi bardzo bliskim przyjacielem, Katarzyna Sobczyk, której także już nie ma. Dzisiaj na próbie, kiedy zobaczyłam ich twarze tutaj wyświetlone, poczułam po prostu smutek i ściśnięte gardło. Natomiast ja nie uważam, że ich nie ma. Oni są z nami cały czas, nie tylko poprzez muzykę, którą nagrali, śpiewali, ale także dlatego, że ja kiedyś napisałam coś takiego: to jest moje ciało, a gdzie jestem ja? Jak daleko sięgam? Tu, tu, tu. Sięgam tak daleko, jak daleko sięga moja dusza. A więc jestem przekonana, że wszyscy, jeśli jeszcze nie jesteśmy tutaj razem w takiej formie, to na pewno zawsze będziemy blisko siebie. Drodzy Państwo, ja pozwolę sobie, Pani Halina powiedziała tak pięknie o tym, co tak istotne w naszym życiu, a nawiążę do terminu, który używany jest w Hiszpanii we flamenco, a nawiązuje do piosenki, którą wszyscy Państwo znają. We flamenco jest taki termin jak duende. Duende to jest taki elf. Taki skrzat, taki dobry duch. Drodzy Państwo, i towarzyszy przy takich emocjach, które są trudne do opisania, taki duch, który podpowiada nam dobre słowo i być może wskazuje właśnie ten dobry, słuszny kierunek. Drodzy Państwo, oczywiście to ta wyjątkowa kompozycja, którą wszyscy Państwo znają. Jak wierzę, Pani Halino, czy dla Pani ten mały elf to również taki szczególny, życiowy, artystyczny towarzysz? Bardzo szczególny. Nawet pamiętam, że kiedy miałam nagrać tę piosenkę, Jacek Cygan napisał dla mnie, na moją prośbę, słowa. I okazało się, że aranżacja, która została przygotowana, w moim odbiorze była niezgodna zupełnie z tym takim delikatnym utworem. Tam się pojawiały jakieś dęte instrumenty. Wszystko to mi się wydawało, że jest kompletnie nie pasuje do tego. No i powiedziałam, że no nie, tak to nie. To ja bardzo poproszę inną aranżację. To był taki trudny moment, bo właściwie uznano, że no to jak mi się nie podoba, to może każdy to zaśpiewać. Ja mówiłam, nie, ponieważ ten tekst został napisany dla mnie. No i oczywiście Rysiu Sygitowicz. Andrzej Rybiński później mi powiedział, czy wiesz, że ja dla ciebie grałem na gitarze w Małym Elfie? Także dowiedziałam się dość niedawno o tym akurat. No i piosenka pozostała przy mnie. Panie i panowie, Halina Frąckowiak, Mały Elf, wielkie brawa. Dziękuję bardzo. Thank you.
na kilka chwil. Wkrótce minął miesiąc i kochany mały elf w serce zapadł mi jak nikt. Cichy jak żak ruszył wabank w kółko, że ten w gwiazdach jak lew. Gdzież to potom zmysłów wojarzy pieścił mnie aż do szczytu marzeń. Budził mnie niewinnie w środku nocy mały elf, pytał czy to sen, czy my. Lubił się zaklinać, że na zawsze się rozwijało w dym. Wszystko, co chciał, tu u mnie miał. I winegret, i plac Pigal, i varieté. Chłodne 3/4. A został żal. Waldemar Frąckowiak. Samo nazwisko już nasuwa przypuszczenie, że jestem spowinowacony z Haliną Frąckowiak. Słowo powinowactwo znaczy bardzo mało, jeśli chodzi o nasze osobiste relacje. Jesteśmy chyba najbardziej kochającym się gronem krewniaków na świecie. Praktycznie rzecz biorąc, nasze życie jest związane od początku. Od początku byliśmy razem, chowaliśmy się razem w Poznaniu przy ulicy Rogalińskiego i Hetmańskiej. Pamiętam, że jako dzieciaki spędzaliśmy wspólnie czas. Było biednie, ale było szczęśliwie. Halinka była osobą ciągle uśmiechniętą i o nadzwyczajnej wrażliwości, która w przyszłości przyniosła wspaniałe owoce. Owoce wielkiej artystki, wielkiej piosenkarki. I myślę, że jakiś tam mały, do tego wniosłem jakiś drobny ułamek do jej sukcesu życiowego, bo byłem zawsze jej chórem, takim greckim, bo często odprowadzają do szkoły, do techniku ekonomicznego, a potem ją odprowadzałem z powrotem. Bandytów było pełno wtedy, chuligaństwa pełno, a ona była tak uroczą, piękną, młodą dziewczyną, że żal by było, żeby się jakaś krzywda wydarzyła. A ja byłem na jej tle, byłem tak uwrażliwiony i byłem tak rozkochany, oczywiście w tym wymiarze kuzynowskim. No i tak się to pięknie rozwijało.
I pamiętam, że mając naście lat jeszcze nie będąc do końca osobą pełnoletnią, tak garnęła się do sztuki, że wyfrunęła z domu. Stała się laureatką wspaniałego konkursu młodych piosenkarzy w Szczecinie, a potem wylądowała w Gdyni, gdzie występowała w teatrze muzycznym. Nadal już kariera i potoczyła się w niezwykłym tempie. Najpierw w Poznaniu, potem wielki zespół ABC, przebój za przebojem, gwiazda Opola. Halina była nie tylko piękną kobietą, ale również nadzwyczaj elegancką. Zresztą bardzo dbała o swoje emploi, nosiła się wręcz artystycznie. Do dzisiaj jest pełna uroku i elegancji. I nawet nie muszę specjalnie wspominać tych czasów czar, bo ten czar nie minął. Ciągle myślę, że na zasadzie wzajemności jesteśmy piękną, wspaniałą, kuzynowską rodziną. Ja jestem osobiście z tego bardzo, bardzo dumny, bo relacje rodzinne dla mnie są nadzwyczajną wartością. A przy okazji zawsze byłem fanem jej muzyki, jej talentu, jej niekwestionowanego talentu, talentu, który zapewnia jej stałe miejsce w panteonie najlepszych, najwspanialszych piosenkarzy współczesnej muzyki rozrywkowej. Jak wiemy, nagrała mnóstwo przebojów. Cała Polska śpiewała, ale za nią śpiewali również ludzie w Australii, w Stanach Zjednoczonych, w Ameryce Południowej, bo ona wiele koncertowała również poza Polską, choć czasy były trudne. Ale siła jej piosenki, jej talent i urok osobisty sprawiał, że była chętnie widziana na różnych scenach światowych. I gdybym miał odpowiedzieć na pytanie, a co tak naprawdę najbardziej mi się podoba w jej repertuarze, to moja odpowiedź tak z serca brzmi: wszystko. Wszystko. Ale gdy ktoś mnie przyparł do muru, to powiedziałbym tak: Dancing Queen. Proszę Państwa, jest mi bardzo miło zaanonsować jeden z najpiękniejszych przebojów Haliny Frąckowej, mojej kuzynki, Dancing Queen. Wszystkiego dobrego. Kłaniam się. Proszę Państwa, to był mój ukochany Walduś. Walduś od dzieciństwa. Dziś profesor ekonomii, piszący książki, bardzo pięknie mówił, prawda? Tak, oczywiście. Dancing Queen. Thank you.
barwny slajd raz łączy, a raz dzieli. Więc spójrz, dziewczyno z fotografii, dziewczyno z akwareli. Czy to ty, to ty sprzed lat? Dziewczyno z fotografii, dziewczyno z akwareli. Czy to ty, to ty sprzed lat? Dancing Queen, jeszcze masz styl i makijaż. Dancing Queen, jeszcze wciąż grasz to, co chcesz. Zerwiesz się, by być, by żyć. To nic pod obcym, gorzkim niebem. Odnajdziesz jeszcze siebie. Zerwiesz się, by być, by żyć. Dancing Queen, jeszcze masz styl. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Halina Frąckowiak to artystka wyjątkowa, ponadczasowa i uniwersalna. W swojej twórczości zawarła wszystkie style muzyczne. Muzykę popową, rozrywkową, rockową, jak również jazzową, soulową. Ja w sposób szczególny uwielbiam Halinki wrażliwość, feeling jazzowy. To ona jako jedyna i wyjątkowa potrafi tak śpiewać jak Aretha Franklin. To nasza polska Aretha Franklin. Mili Państwo, przed Wami Halina Frąckowiak w utworze Like a Natural Woman. Aretha Franklin to moja rzeczywiście ukochana artystka z młodzieńczych lat. Ja wtedy słuchałam jej bardzo uważnie, prawie wchodząc w jej gardło i śledząc, jak ona prowadzi ten dźwięk, kiedy wydobywała tak niezwykłe w wysokich, wielkich rejestrach. Arty Franklin nie ma. Nie ma jej w ciele, w nagraniach, ale pozostały piosenki. Natomiast była to bardzo też duchowa osoba. I kiedyś powiedziała, że wiecie, ja byłam bardzo smutna. Nie było mi za dobrze. Dopiero wtedy, kiedy poznałam Jezusa i spotkałam Go naprawdę w swoim życiu, wszystko się zmieniło. Like a natural woman. I used to feel so special.
than my show. What did it love and sound? You came along to claim it. I didn't know just what was wrong with me. Cause to you, you make me feel so tired. Before the day I met you, love was so kind. You're the key to my peace of mind. Cause you make me feel, you make me feel, you make me feel like an natural woman. Oh baby, what you've done to me. Halina Frąckowiak, drodzy Państwo, prawdziwa nie tylko dancing queen, singing queen i zawsze natural woman, piękna charyzma elegancji. Pani Halino, dużo jest w tych utworach tej kobiecej empatii, tej kobiecej natury. Ja mam często wrażenie, że kobiety potrafią widzieć więcej. I tu chciałem zapytać Panią Halinę, czy to stąd właśnie z tytułu tej kobiecej natury wziął się wybór psychologii. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, ale Pani Halina jest również psychologiem. Pani Halino, skąd decyzja o tym, by już w dorosłym życiu, gdy przecież miała Pani tak wspaniale już ukształtowaną karierę muzyczną, jednak zdecydować się na wybór kierunku pod tytułem psychologii? Tak, rzeczywiście, ale ja myślę, że to była bardziej sprawa ciekawości człowieka w ogóle. No bo przecież jest bardzo wielu wspaniałych psychologów męskich, w płci męskiej. I ja takich znam i mam przyjaciół i bardzo ich cenię, podziwiam. Natomiast psychologia na pewno dała mi bardzo dużo w takim potwierdzeniu swojej intuicyjności. Czyli to, co mi się wydawało, to jak odbieram drugiego człowieka, to jak... Najczęściej się nie mylę, chyba że dotyczy to mężczyzn. Których oczywiście uwielbiam, nie jestem emancypantką, wręcz przeciwnie. Ale mają swoje wady, niestety. Jak i kobiety. Pani Halino, a czy kobiecość w Pani przypadku bardziej pomagała, czasami przeszkadzała w Pani karierze? Nie wiem, bo ja tego nie zauważałam. Jestem przekonany, że była w tym ogromna zaleta. Drodzy Państwo, Pani Halina Frąckowiak, oczywiście ta nasza rozmowa jest wybiórcza, nie da się o wszystkim powiedzieć. Staramy się przedstawić również w inny sposób życie Pani Halina. A teraz zapowiedź filmowa kolejnej piosenki. Krzysztof Ziemiec, specjalnie dla Pani Haliny. Jeśli chodzi o Halinę, to chyba... Nie ma takiej piosenki, którą ona by śpiewała, która by mi się nie podobała. Ale wśród tych wielu, które są wspaniałe, melodyjne i śpiewane tym pięknym, aksamitnym głosem, który Halinka ma cały czas taki sam, jest jeden, który jest dla mnie ważny, bo on jest taki symboliczny. Bądź gotowy dziś do drogi. To jest taki utwór, który w tej takiej pierwszej wersji można odczytać jako no, wezwanie do przygody. Takie są wakacje, wyjeżdżamy w nieznany, każdy z nas czuje taką ekscytację. Ale bądź gotowy dziś do drogi to jest też dla mnie ta podskórna warstwa i ta treść. Bądź gotowy gdzieś do drogi, której nie znasz, do tych wyzwań, które cię czekają, które są trudne, każdy z nas się ich boi, ja także,
ale może one są właśnie potrzebne. Może ten strach do pokonania jest po to, żeby wznieść się na wyższy poziom także naszej duchowości. Ja wiem, że Halinka tą duchowość w sobie ma, jest dla niej bardzo ważna, więc ta piosenka pewnie też i dla niej jest ważna i cieszę się, że ja po latach mogę słuchać tej piosenki tak, jakbym ją słuchał pierwszy raz. Krzysiu, którego ja podziwiam za jego inteligencję, wrażliwość i taki odbiór, no, rozumienia po prostu tego, co się wokół dzieje, więcej niż nawet się mogłoby zdawać. Także bardzo mu dziękuję za te słowa o piosence Bądź gotowy do drogi. Ja teraz zapraszam Państwa do śpiewania razem ze mną. Weź podróżny stary worek i butelki coli dwie. Jutro lub we wtorek wezmę cię. Bądź gotowy dziś do drogi, nie znasz chwili, nie znasz dnia. Bądź gotowy, zaprowadzę cię tam. Weź podróżny stary worek i na drogę buty dwa. Pierwszy raz zabrała mnie wtedy do Stanów Zjednoczonych. Mieszkaliśmy przez wiele tygodni w Nowym Jorku, ale także w Chicago. W Chicago mieliśmy taką historię, że wracaliśmy wieczorem po koncertach i skończyło się paliwo w samochodzie i staliśmy na
highwayu, czekając, aż ktoś może pomoże. I to było niesamowite, bo nagle podjechało czerwone Ferrari, z którego wysiadł czarnoskóry mężczyzna, który zapytał, o co chodzi. Powiedzieliśmy, że nie mamy paliwa. I on pojechał na stację benzynową i za 20 minut wrócił z kanistrem paliwa dla nas. A historia z Nowym Jorkiem jest znowu taka, że tam mieszkając przez kilka tygodni, mama pokazywała mi sklepy muzyczne. Zupełnie tak, jak w swojej piosence. W witrynach nuty z 50-tych lat, okładki lekko zdartych płyt, muzyka, którą zawsze kochał świat, dobrych firm, znany szyld. Proszę Państwa, w piosence Tin Pan Alley, Halina Frąckowiak. Mój najukochańszy mężczyzna, mój syn Filip, który pięknie śpiewa, ale woli robić co innego. Tin Pan Alley. Teraz chórem będę, proszę Państwa. Zabiorę Ciebie kiedyś właśnie tam. Samolot miękko wyjdzie w dół. I miasto jak muzyczny super sam zbudzi sześć śpiących strun. Taksówką żółtą, tak jak China Town. Ruszymy tłumiąc pożar serc. Ulicznym krajkom się tutaj płaci.
Tak żywiołowa to Małgosia Szarek. Raz, dwa, trzy, start. To ja pewnie, ja mam mniej. Ale kobiety mają pierwszeństwo. Czyli chciałabym powiedzieć, że moją ulubioną piosenką Halinki, naszej kochanej, wspaniałej, pięknej Halinki jest piosenka Napisz proszę chociaż krótki list. To się świetnie składa, bo to też moja ulubiona piosenka. Ale nie powiedziałam do czego jeszcze. Ale ja mówię, że moja ulubiona piosenka. A, no widzisz, jaki z wielu okoliczności. No mów, to dlaczego? No bo po prostu pisanie listów jest bardzo romantyczne, a ja jestem nieprawdopodobną romantyczką. Tak, i jeszcze w dobie wszystkich SMS-ów, maili, tych takich cyfrowych wiadomości, nawet walentynki się już teraz wysyła cyfrowo, to jest piosenka o tym prawdziwych walentynkach, o tej prawdziwej takiej romantycznej miłości i o wysyłaniu listów. Także to jest nasz przekaz. Proszę chociaż krótki list. O tak. Pozdrawiamy serdecznie wszystkich. Ania Marcin, Jakiewiczowie, małżeństwo, kochające się bardzo. Na pewno piszą do siebie listy, jeśli muszą na chwilę się rozstać. Proszę Państwa, tak, piszmy do siebie listy, wysyłajmy kartki z pozdrowieniami, teraz są wakacje, tym bardziej. I pamiętajmy o tych, których kochamy, którzy nas kochają i także o tych, którzy chcielibyśmy, żeby nas kochali. Napisz proszę. Kilka słów będę tęsknić.
dziękuję bardzo, proszę Państwa. Proszę Pan, widzicie, jacy bywają wspaniali mężczyźni? Naprawdę. Bardzo dziękuję za te pytania. Frąckowiak jest osobą, o której nie trzeba nic mówić, bo jej postać, jej charyzma, jej utwory mówią same za siebie. Ja śpiewam dzieciom do kołyski Papierowy Księżyc. I to dobrze działa. Nie zasypiają od razu, bo chcą znać, co dalej z tym papierowym księżycem, który z nieba spadł i co to się skończyło, prawda? Jaki wideofilm. Ale dobrze, na przykładzie tego można dzieciom tłumaczyć. Trzeba dzieci od początku zarażać dobrą sztuką. I to jest właśnie przykład dobrej sztuki, którą warto zarażać innych. Pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia, do usłyszenia. Nie będę w San Francisco. To nie to miejsce i czas. Jutro dla mnie to już przyszłość inna. Tak. Papierowy księżyc.
Halina Frąckowiak, wielkie brawa raz jeszcze, panie i panowie. Dziękuję bardzo. Proszę państwa, ja chciałam wszystkim podziękować. Wszystkim, którzy ze mną są tutaj na tej scenie, zespołowi, który wspaniale mi towarzyszył. I wszystkim państwu także za to, że jesteście, że słuchacie mnie, może nie wszyscy przez 60 lat, ale ja się dobrze czuję z tym, że śpiewam 60 lat. Bardzo dziękuję. Piękny jubileusz, zawsze piękne słowa, zawsze dowód tego, jak ważne jest to, żebyśmy się wszyscy ze sobą uzupełniali. Pani Halino, trudno jest oczywiście rozmawiać tak, by powiedzieć i opowiedzieć o wszystkim tym, co najważniejsze. Ale jeszcze takie jedno pytanie, bo wydaje mi się, jestem przekonany, że tak właśnie jest, że dla większości naszej widowni w tym momencie, podczas tego spotkania, spełnia się pewne piękne marzenie. Takie, by spotkać się z panią. Czy tak jest, drodzy państwo? Pani Halion, ja mam takie pytanie dla tej młodzieży, która jest wśród państwa, dla tych młodych ludzi, którzy również chcą zrealizować swoje marzenia. To takie pytanie właśnie pod tytułem: pani Halino, jaki jest pani przepis na to, żeby spełniać swoje życzenia, swoje marzenia? Tak? Po prostu marzyć. Mówi się, że marzenia się spełniają, a więc trzeba mu nadać jakiś imperatyw, prawda? Wierzyć w to, że one się spełnią. A więc ja życzę państwu spełnienia marzeń. Panie Konradzie, dziękuję za tą piękne rozmowy, które tutaj pan ze mną przeprowadzał. To takie ziarenko małe na pustyni, bo moglibyśmy długo rozmawiać. Pani Halino, i na koniec, bo za chwilę jeszcze piękne pożegnanie. Natomiast wiem, że była pani niedawno w Watykanie na zaproszenie Ojca Świętego jako jedyna polska artystka, więc, drodzy państwo, wielkie wyróżnienie. Myślę, że wielkie wyróżnienie dla Ojca Świętego, dla papieża Franciszka. I wielkie brawa dla pani Haliny Frąckowiak. To prawda. Gdy się dowiedziałam, to byłam najpierw poruszona bardzo i no, trochę zdziwiona. Wśród wielu najwybitniejszych artystów wybranych z całego świata, było ich około 200, ja się znalazłam jako jedyna wybrana przez Watykan właściwie, bo tutaj nikt mnie nie polecał, żeby tak się stało. No pewnie było parę powodów. Śpiewałam dla Ojca Świętego Jana Pawła II. No nie będę się chwalić, więc nie będę za dużo opowiadała na swój temat. Natomiast tak, spotkanie z Ojcem Świętym, papieżem Franciszkiem, było o tyle niezwykłe, poza tym, co on pięknego mówił do nas. Jak mówił, jak ważna jest sztuka, jak ważni są artyści, bo oni są jak dzieci i oni tą swoją sztuką właściwie przynoszą taką czystość. Z dużym takim szacunkiem się odnosił. Kiedy ja podeszłam do Ojca Świętego, przedstawiłam się z imienia, nazwiska, bo przecież on nie mógł wiedzieć kolejno wszystkich, nawet, a już mnie na pewno, kto to jest. I powiedziałam, że właśnie nazywam się tak, jak się nazywam. Przyjechałam, jestem z Polski. I on tak się rozjaśnił, tak się rozanielił i mówi: Polonia, Polonia. I to właściwie było wszystko, co powiedział najserdeczniejszego właściwie w moją stronę pod adresem Polski. Ja się bardzo cieszyłam, że mogłam być, reprezentować właśnie mój kraj, moją ojczyznę. I to było dla mnie ogromnie, ogromnie. I wiele innych rzeczy było ogromnie ważnych. Drodzy państwo, chcemy tutaj wspólnie wszyscy pogratulować tego pięknego jubileuszu. Panie i panowie, wspólnie z Głuszycą, raz jeszcze wielkie brawa przed państwem, Halina Frąckowiak. Thank you.
widać nie tylko marzenia się spełniają. Nie przyszłoby mi do głowy, że w taki sposób pięknie zostanę i przyjęta, i ten tort to jest w ogóle coś niesamowitego. Ja myślę, że Państwo też będą poczęstowani tym tortem. Dziękuję za te piękne głosy, które zaśpiewały 100 lat. Ja Was będę zabierać teraz na wszystkie moje uroczystości, nie tylko na koncerty. A my jesteśmy bardzo chętni, zawsze. Oczywiście. Gotowi. Bardzo dziękuję. No to... Drodzy Państwo, jeszcze raz wielkie brawo. Oczywiście to symboliczna chwila. Poczęstujemy Państwa tym tortem nieco później. Wielkie brawa, drodzy Państwo, skoro jubileusz, to ten właśnie pierwszy kawałek tortu jest w tym momencie również spełniając i składając sobie i wspólnie życzenia dla pani Haliny Frąckowiak. Najlepsze oczywiście w tym momencie ukrojone, ale myślę, że czas na poczęstunek jeszcze nadejdzie, bo przed nami jeszcze, drodzy Państwo, na zakończenie Panna Pszeniczna. A czy Państwo widzą to, co ja widzę? Bo ten tort jest na pewno bardzo smaczny. On ma w środku jakieś pewnie truskawki, kolory. No dobrze, będziemy się... Państwo spróbują tego tortu. Zapraszam wszystkich na tort, bo to wszyscy... Tak, wszyscy tak, drodzy Państwo, poczęstunek za chwilę będzie się odbywał. A teraz... Życzymy i zdrowia, i szczęścia, i błogosławieństwa przez ręce Maryi. I zdrowia, i szczęścia, i błogosławieństwa przez ręce Maryi. Przez ręce Maryi i za jej przyczyną. Tylko pięknie śpiewają, ale pięknymi słowami. Dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, jeszcze jedna zapowiedź filmowa Panny Pszenicznej. Dobry wieczór Państwu. Pozdrawiam wszystkich z Jastarni. Wojciech Matysek, prezes Fundacji Dobrze, że jesteś. Pozdrawiam naszą kochaną ambasadorkę Fundacji, panią Halinę Frąckowiak, na którą tutaj czekamy. Kochani, z całości repertuaru Haliny Frąckowiak jedyna pieśń ma wielkie przesłanie. Jest to utwór Panno Pszeniczna, która jest litanią do Najświętszej Maryi Panny. Jeden z ulubionych utworów Karola Wojtyły, później świętego Jana Pawła II. To utwór z przesłaniem do naszych serc, który górale śpiewali, gdy Karol Wojtyła wyjeżdżał na konklawę do Watykanu. To utwór ponadczasowy. Ta pieśń jest modlitwą, którą często słucham. Przed Państwem Halina Frąckowiak w utworze Panno Pszeniczna. Pokryj mnie płaszczem nadziei.
długo czekać. Drogą samotną, krętą i stromą idę do ciebie z daleka. Panno pszeniczna, zielono oko, nachyl się nad moim życiem. Panno włosa, biały jak kreda, pozwól się tobą zachwycić. Widziałam jeszcze jednej takiej rzeczy, kiedy mówiłam o moim spotkaniu z Ojcem Świętym, że gdy byłam tam wiele lat temu i śpiewałam dla niego w koncercie 25-lecia pontyfikatu Jana Pawła II w wieczorze poezji Karola Wojtyły, imienin Karola, zaśpiewałam jeden z jego wierszy, Pieśń o słońcu niewyczerpanym. Wtedy pojechałam po raz pierwszy i z moim synem właśnie Filipem, co było dla mnie ogromnym przeżyciem, że był razem ze mną. Potem pojechaliśmy jeszcze oddzielnie, prywatnie, z taką naszą prywatną pielgrzymką do Watykanu, do Ojca Świętego. I teraz, w tym roku, kiedy Filip również pojechał razem ze mną, to było dla mnie ogromne szczęście. To się wszystko takie koło zatoczyło i to 60-lecie mojego śpiewania i bycie w Rzymie, w Watykanie i modlić się przy grobie Jana Pawła II, będąc tam razem z Filipem, było dla mnie ogromnym, ogromnym szczęściem. Z tym się chciałam podzielić jeszcze z Państwem. Dziękuję wszystkim za ten wieczór, dziękuję za to, co najpiękniejsze, czyli Państwa i moich przyjaciół obecność. Dziękuję bardzo. Jeszcze pozwolę sobie dodać, że chciałam podziękować jednej osobie, która tutaj zadbała o to, żeby tyle się zadziało związanych spraw ze mną. Piotr Szarek, to mój menadżer, który zadbał o to wszystko, ponagrywał te filmy i nic mi o tym nie mówił. To taka dla mnie niespodzianka. Dziękuję Ci, Piotrze. Moi drodzy Państwo, wielkie, serdeczne, życzliwe, pełne entuzjazmu i podziwu brawa dla pani Haliny. Dla Haliny Trąckowiak. Bardzo dziękujemy, Guszyco. Drodzy Państwo, pani Halino, czy możemy wspólnie zakończyć tym hymnem Guszycy? Pani i panowie, pani radości.
świecie, gdzie tak wiele łez. Twój uśmiech, Matko, naszą drogą jest. W tym świecie, gdzie tak wiele łez. Twój uśmiech, Matko, naszą drogą jest. Matka nadziei całej ludzkości. Jest zawsze z nami, Pani radości.
Bardzo dziękujemy, drodzy Państwo. Wielkie brawa dla wszystkich artystów. Wielkie brawa dla pani Haliny Frąckowiak. Zapraszamy, drodzy Państwo, i prosimy o Boże błogosławieństwo księdza proboszcza, panie panowie ksiądz, doktor Sławomir Augustynowicz. Prosimy Państwa również o wielkie, serdeczne brawa dla księdza. To tylko jedno przesłanie. Nie bójmy się marzyć. Niech Pan Bóg nam na taką drogę błogosławi. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźmy w pokoju z Chrystusem. Maryjo Królowo Polski, Maryjo Królowo Polski, jestem przy Tobie, pamiętam, jestem przy Tobie, pamiętam, czuwam. Maryjo Królowo, przy Tobie pamiętam, jestem przy Tobie pamiętam, czuwam. Maryjo Królowo Polski, Maryjo Królowo Polski, jestem przy Tobie pamiętam. Jestem przy Tobie, pamiętam, czuwam. Bardzo dziękujemy, drodzy Państwo, za ten wspólny wieczór. Zapraszamy jutro od godziny 9 na panele dyskusyjne. Przypominam o wieczornym koncercie, a teraz, panie, panowie, raz jeszcze wielkie brawa dla pani Haliny Frąckowiak, dla wszystkich obecnych na scenie, solistów, wokalistów, dla muzyków, którzy specjalnie, drodzy Państwo, uruchomili się nasze wspomnienia i przenieśli nas w piękny świat wspomnień, pamiętając o teraźniejszości, o przyszłości. Dziękujemy Państwu. Widzę, że tort chyba został rozdany, a jeśli nie, to prosimy się częstować. Po 22 kalorii się nie liczy. Także proszę nie mówić tu, nie zasłaniać się żadną dietą. Tym bardziej, że to jest jubileuszowy tort. Jeszcze raz, Głuszyco, wielkie brawa. Dziękujemy Halinie Frąckowiak. Spokojnej nocy. Życzymy wszystkiego dobrego. Do usłyszenia, panie i panowie. Dobranoc. Do zobaczenia jutro.